Ostatnie doniesienia w Nature pokazują, że w przypadku dobrze dopasowanej terapii, dobrze dopasowanej do profilu pacjenta, możemy uzyskać 55% przeżywalność, 3-letnią przeżywalność pacjentów z różnymi nowotworami. Tymczasem, jeżeli terapia nie jest dobrze dostosowana, ta przeżywalność jest o połowę krótsza, bo to jest tylko 25% 3-letnich przeżywalności. To pokazuje, że jest to ogromny postęp. W tej chwili sytuacja, która wywołała pandemia, spowodowała, że z jednej strony jest to bardzo negatywna i bardzo trudna z punktu widzenia społecznego i zdrowotnego, natomiast również otworzyła pewne możliwości co do zmiany systemu pod kątem poprawy jego, a także dostosowania go i zbudowania go na fundamentach medycyny personalizowanej. By focusing on outcomes and by focusing on joint decision making, we get much better outcomes. So for instance, if children have diabetes 1, in my country there was a big problem, 30% of these children, 30, would end up in emergency care every year because they did not do the insulin right or whatever. That has been reduced to 6%. It's still 6% too much. But if you think about what that means for children, what that means for the parents, what that means for the economy, what it means for your healthcare system, that's great. So we should have a sort of a razor sharp focus on patients. Wdrażanie tych właśnie rozwiązań jakościowych, rozwiązań value-based healthcare absolutnie przełoży się na rozwój medycyny personalizowanej, na rozwój onkologii personalizowanej, onkologii precyzyjnej. Właśnie chyba epidemia nauczyła nas, że procedury, ścisłe ich przestrzeganie, dostosowywanie się do zmian i przestrzeganie również tych rozwiązań jakościowych pozwala nam na walkę z pandemią. A to jest także ten element rozwoju nowoczesnej medycyny. COVID is of course a dramatic event, but taking the value-based healthcare perspective, it actually has strengthened and speed up and shown a couple of good things. So post-COVID, we can build more on the teams. We've seen how important the teamwork is. We've seen how strong, how good the teams nationally and internationally can focus more on the patients and create dynamic protocols and learn from each other. And that is, of course, the essence. And post-COVID, we will see that it will have propelled healthcare and technology, but basically the human side and the teamwork. There's no doubt in my mind.